Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w studiu Ciachach Challenge i witam się z naszą Arią tutaj, która oczywiście ostro ćwiczy jak zawsze. Znaczy no, stara się ćwiczyć, stara się gdzieś tutaj tak nie zapuszczać. Ale kochani moje, ty chyba już skończysz na dzisiaj z tymi ćwiczeniami. Pójdziemy się tutaj wykąpać albo wziąć prysznic. Chodź, weźmiesz sobie prysznic. Jak tutaj u naszych dzieciaczków sytuacja wygląda? Ej, halo, gdzie jesteś, malutki? A, ty tutaj sobie śpisz. Okej, dobra, mamy wtorek, więc fajnie by było, jakby faktycznie tutaj wszyscy poszli sobie spać. Tylko nie tutaj. Ja bym was prosiła tutaj, abyście spali. Aha, bo mamy już dziewczynkę też. Dobra, wszyscy, cała trójka. Czyli ty pójdziesz tutaj spać, albo nie. Kupimy, wiecie co, chyba czas kupić piętrowe łóżko. Czas zakupić piętrowe łóżko, żeby nasze dzieciaki miały wszystkie gdzie spać. Także chodźmy tutaj i sobie zobaczymy. Kurczę, ja bym chciała takie, bo one mi się mega podoba. Jest takie, no podobne. Podobne, aczkolwiek, czy będzie kolorystycznie coś... O, bardzo ładnie to wygląda, dobra. No, no to na razie by to tak wyglądało, tak sobie myślę. No, bo z tej strony zaś okno jest. Dobra, na razie tutaj, na razie tak to zostawimy. I wszystkie dzieciaczki będą miały gdzie spać, więc ja się bardzo z tego powodu cieszę. Chodź tutaj i ty wstawaj, bo ty już masz gdzie spać, mój drogi. Chodź, nie musisz tutaj spać. Nie musisz. No, także oni sobie tutaj wszyscy pójdą spać. Ja posprzątam. Ej, mała. Chodź tutaj. Ja się zajmę sprzątaniem. Ja wiem, ty chcesz malować, ale mamy już troszeczkę pieniążków. Także chodź tutaj, załadujesz sobie wszystko, zmywarkę. W ogóle będziemy mieli dzidziusia, także się z tego powodu bardzo cieszę. No, wiecie, troszkę jeszcze dni mamy z naszą Arią. Ja jeszcze nie jestem pewna. Jak mogę być niepewna? No, zobaczym, najmłodsze dziecko przejmie obowiązki naszej Arii. Czy to będzie pan, czy to będzie pani? Zobaczymy, najmłodsza dziewczynka, jak wybije jej starszy wiek, to wtedy właśnie najmłodszą osobę sobie weźmiemy jako kontynuatora. I czy to będzie ładny sim, czy brzydki sim, nie interesuje mnie to już. Po prostu tak musi być i tyle. No, zawsze patrzymy na ten gdzieś tam wygląd, żeby to ładnie tak wyglądało. Kurczę, no. Wszyscy są ładni, jak się o nich zadba. Także wiecie, nie ma co tak wydziwiać. Dobra, wyrzuć zepsute jedzenie, bo ja bym chciała, żebyś faktycznie tutaj ładnie posprzątała. Mamy zimę, mamy ogrzewanie włączone, także jest cieplutko. Wiadomo, fajnie klimatycznie by tutaj było, gdybyśmy mieli kominek. A ostatnio właśnie tak sobie siedzę i się zastanawiam, co by tutaj zrobić jeszcze z naszą Arią. I wiecie co, kochani? Ja tęsknię za domem jednorodzinnym. Ja się nie nadaję do mieszkania w bloku. Ja się nie nadaję, żeby moi simowie mieszkali w bloku. I tak mi się tęskni. Wiadomo, w życiu realnym jest dużo więcej obowiązków. Jeśli chodzi o takie utrzymanie porządku w domu, ale jednak chciałabym, żeby nasza Aria ze swoimi dziećmi miała dom. Zobaczymy, będę powolutku zbierać, wybuduję z wami ten dom, czy raczej na live się nie uda, bo jeszcze z tym internetem, nie wiem, może za pół roku live'a zrobię, to jest straszne, ale tak musi być niestety, moi drodzy, ale może bym wtedy właśnie nagrała jakiś materiał, gdzie budujemy domek dla naszych dzieci i naszej Arii, o ile Aria ogarnie hajs, nie? Ogarnie pieniądze, bo jak nie ogarnie pieniędzy, no to wiecie, no ewentualnie na starość zawsze nie można. Wiecie co, ja sobie wezmę tą lampkę tutaj, bo denerwują mnie te potwory, dlatego ja sobie tutaj przejdę do do oświetlenia, tylko jakby się tak odcięło, to by było fajnie. Elektronika nie, oświetlenia tutaj i mamy te lampki. Teraz Kaja jest ta lampka, ponoć ta też działa, ale nie jestem pewna, dlatego szukam sobie z tymi stworkami, potworkami zawsze. Ja sobie, wiecie co, ja sobie ją lubię zmniejszyć. O, i tutaj na przykład rzucić, już będzie święty spokój. Myślę, że to jest całkiem fajny patent na to wszystko. Chodź tutaj, sikaj po mistrzowsku i ja myślę, że sobie pójdziesz spać. Jejku. Ciężko, sen. Ciężka sprawa. Chodź tutaj spać. Nie, nie tu. Ogarniecie się. Jejku, proszę cię, no. Sen. I ty też tu idź spać. No idźcie, proszę. Już nie będzie potworów. Śpi. Nie możesz tutaj wejść? Dlaczego? Ja nie wierzę. A dla... Kurczę, no po tej stronie jest okno. Też nie wejdzie, no bo przecież się te schodki... Drabinka się nie zrobiła. No, bez sensu.
Ale naprawdę ona nie wejdzie do góry? Co za głupota! Jaka głupota! Wy to... Nie ogarniam. To gdzie ona będzie spać? To łóżko w ogóle jest jakieś... chyba nieogarnięte. No ale powinno działać, bo to nie jest z modów żadnych ani nic. To nie rozumiem. Ja nie wierzę, co tu się dzieje. Wejdzie... No nie wejdzie. A może ona się po prostu zacięła? Resetuj obiekt? Nie. Dlaczego? Dobra, póki nie mamy dzieci... Póki nie mamy dzieci, to weźmiemy jakieś łóżko po prostu. Tylko fajnie, jakby tutaj jeszcze była ta... Oj, Bożenko. To jest fajne. O. Z szafką. Śpi? No dobra, no to najwyraźniej tak musi być niestety. Śpi. Mam nadzieję, że już będą wszyscy spać, że już nie będzie większych problemów tutaj. Mamy godzinę 4:00 i tutaj nasz jaszcząb już wstał. Idzie się załatwić, zrobić te pierwsze ważne toaletki. Umyj ręce, umyj ząbki, także tutaj troszeczkę on się na pewno ogarnie. Pójdą do szkoły. My zajmiemy się oczywiście Arią i najmłodszym dzieckiem, aby wyekspić mu tutaj umiejętności. Wyrzuć zepsute jedzenie, bo nie wiem dlaczego Aria tego nie zrobiła, choć ją o to poprosiłam kilkukrotnie. Weź sobie resztki. Ty też jesteś już taka nawet głodna, ale chodź tutaj, skorzystaj sobie, umyjesz sobie ząbki. Dzidzia już wstała. Dzidzia się załatwi tutaj, potrafi, także nie ma problemu z tym najmniejszego. Okej, ja tutaj wystawię coś do jedzenia i weźmiesz sobie porcję. I ty też fajnie, jakbyś sobie wzięła porcję, bo już jest dosyć późno. Znaczy późno, wiecie, Simowie trochę robią te swoje zajęcia. Dosyć długo je wykonują, także wiecie, czas ucieka, za niedługo do szkoły i tak to wygląda. Ty, Aria, jesteś nawet wypoczęta, także chodź sobie skorzystasz, umyjesz sobie ząbki za chwileczkę, jak się dzieci ogarną. Fajnie, że nam dziewczynka pomaga, no skarb po prostu, dobra, wstawaj. O, zepsuło się jedzonko, także wiesz co, weź to sprzątnij. Okej, Arię możemy przebrać w stroje, zmień strój. Możemy ją, o, w taką luźną sukieneczkę ubrać. Weźmy tutaj sobie, zbierzemy sterty ubrań. To na pewno. Piąty poziom umiejętności. Tutaj musimy to naprawić. Trochę się dzieje w tym mieszkaniu, trochę się dzieje, tylko tęsknię za domem. Ale to oczywiście no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najśmieszniejszy żart świata. Jeszcze rozdaję cięte riposty na prawo i lewo. Czuję się niepokonany. Czy można powiedzieć, że lubi komedię? Tak. Pewnie, czemu nie? Niech lubi. No, dobra, Aria tutaj ogarnie. Wy za niedługo idziecie do szkoły. Załatw się jeszcze przed szkołą. A ty nic nie zjadłeś? Weź sobie resztki. Nie gadaj już, tylko weź sobie resztki. Ty jesteś ogarnięty, a dziecia potrzebuje uwagi. Ale oczywiście może sobie pogaworzyć też tutaj. Ty naprawiłaś telewizor, więc superancko, superancko. Kiedy dorosnę, chcę zostać ninja. Co muszę zrobić, żeby zacząć się przygotowywać do wymarzonego zawodu? Zacznij ćwiczyć sztukę skradania się, kup strój ninja, znajdź sobie mistrza. Znajdź sobie mistrza, no i dobra. Okej, okay. Wiecie co, przygotujmy sobie coś do jedzonka, wyrzuć zepsute jedzenie najpierw. Dobra, i będziemy się zajmować naszą dziedzią. Wyrzuć, bo musimy sobie coś zjeść po prostu. Podaj śniadanie, może nie, albo sama sobie zjedz, weź sobie resztki po prostu. Na razie, a na obiad im przygotujemy coś do jedzonka. Myślę, że chyba tak, chyba to będzie najlepsze rozwiązanie tutaj, że im przygotujemy dopiero obiadek. Dzidzia siedzi na tablecie, czy nie? Myślałam, uwaga. Jejku, jak to brudno, masakra. A nie przyjdzie nam pani do sprzątania? Dzisiaj czasami, chyba o 10:00 przyjdzie, więc dobrze. Okej, okay. Pojadłaś, no bo nie wiem, czy wiecie, ale możemy najmować, także to jest spoko. Dobra, oglądaj, sprawdź, jak się ma małe dziecko. Potrzebuje miłości. Miłości potrzebuje dzidzia. Ojeju. A chyba nie. To potrzebuje ci nie? O Jezu. Nie wiem, czy zdołam zrobić zdjęcie. Nie jest zadowolone dziecko ani trochę. Ojeju. Masakra. Ciekawe dlaczego, nie? O, jaką minkę strzelił. Fajnie. Więcej opcji. Przyjazna opieka nad małymi dziećmi. Zmień strój. O, może w taki? Ucz mówić. O,
Ojejku, ile tutaj rzeczy leży. Masakra. Dobra, a zobaczmy tutaj, jeśli chodzi o umiejętności, myślenie, wyobraźnia. Dobrze, dobrze, na trzeci poziom wszystko będziemy mieli i będzie git. Ale oczywiście będziemy musieli się zająć też naszą arią i malowaniem obrazów, bo to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo istotne. Jak dobrze wiemy, prawda? Samolotowe origami. Juliusz opanował sztukę składania samolotów z papieru i nie może się doczekać, by wypróbować swój oryginalny, ponaddźwiękowy model. Już odrobił swoją pracę, a pełniący zastępstwo nauczyciel nie patrzy. Może to dobry moment na próbę? Poczekaj na przerwę. Masz tabletę. Tu w sumie na tablecie możesz się uczyć. Na przykład myślenia. Co nie? Ktoś przyszedł. A, fajnie. Gosposia przyszła. Pan gosposz. Fajnie, niech nam posprząta tutaj w końcu. Trochę tutaj się porobiło, choć napraw. Dobra, a dzieciak się zajmie sama sobą. Na tablecie sobie pogra, więc dobrze, nie narzekam, w ogóle nie narzekam. Niech się bawi, niech robi co chce. Naprawiłaś już tak szybko? Kurczę, dobra jesteś. Jejku, dobra jesteś. Niesamowite. Ach Jezu, jak tu brudno, masakra. Dobra, mamy godzinę 10:00 i może być obraz, wzbudzający pewność siebie. Jak tutaj sytuacja wygląda? Wystaw na Plopsi. Na Plopsi, na Plopsi. Tu możesz dostarczyć, to możesz dostarczyć. No, faktycznie trzeba malować obrazy, powiem wam. Jednak trzeba malować. Ale na pewno będziemy też musieli tutaj zrobić jednak coś do zjedzenia. Gotuj. Mamy godzinę 11, ale wiecie, zanim ona ugotuje to jedzenie i tak dalej, więc troszeczkę to zajmie. O. Jeszcze raz. Przycina się, jak to się wybiera. Dobra, zapiekanka z tuńczykiem. O, dla rodziny na przyjęcie. No jest nasz troszeczkę. Także na pewno będzie trzeba tutaj większe te porcje robić. No nie ma to tamto. Większe, większe, większe. Okej. Okay. Ojo, jaka dzidzia. No i wiecie, czytając ostatnio zasady wyzwania, no nie powinnam robić tutaj więcej niż 8 osób w domu i to jest smutne. Bo to nie chodzi o to, żeby wiecie, szybciej przejść ten challenge, tylko chodzi o to, żeby było ciekawiej. Ładna jest. Ciekawe, jak Algar będzie wyglądać w przyszłości. Też jestem tego mega ciekawa, naprawdę. Bardzo jestem ciekawa. 83 simolony. No widzicie, jaka tania usługa? Fajnie. Jejku. Dominik, chodź do matki. Chodź do matki. W zasadzie dawno was nie widzieliśmy. Klaudii dawno też nie widzieli. Aha, jest tu Klaudia gdzieś w pobliżu. Luizy. No. Można oczywiście wszystkich nasze dzieci tutaj zapraszać, ale trochę by ich było, więc może sobie darujemy. Okej, wystaw na Plopsi. No. Świecz przyjdą. O, zaraz tu będzie. Kolejne dziecko też tu będzie i kolejne też. Luiza już jest. A nie, wybacz. Chodź, zaproś do wspólnego gotowania. Nie wiem, czy będą razem gotować, nie mam zielonego pojęcia. Raczej nie, raczej wątpię, ale wiecie. Nie możecie nic czyli masz za mało rozwinięte jeszcze. No dobra. Cześć! Żartuj o modzie. Żartuj o modzie. No córka, powiem ci. Gustownie dziś wyglądasz, córka. Gustownie. No, także siedzi sobie z dzieciakami. Mega fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę. Dzieciaki wróciły do domu akurat. Jest jedzenie? Opcje, otwórz. O, jedzenie zaginęło. Nie ma jedzenia. Podaj obiad? Skupłam. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Po drodze. Myślałam, że mają co jeść, a nie, nie. A nie, nie. Odrabia jej lekcje i Gdzie masz zeszyt? A tu jest jedzonko. Dobra, niepotrzebnie jej kazałam robić. No ale dobra, niech już zrobi jeszcze jedno jedzonko i sobie zje dziewczyna. Okej? Okay. Zjesz sobie. Od razu. Tylko nie... Kaj, ty masz książkę. Nie wiem. Ej, nie kupowałam żadnej półki na książki? Aha, nie, bo tutaj mamy. Otwórz. No i co? I faktycznie nie ma. To ja muszę kupić kup. Do odrabiania lekcji. Kilka kupiłem, no nie, masakra. O, tak. Odrabiaj lekcje. Okej. Okay. Oglądaj film. Dzidzia się uczy. Aczkolwiek chce iść do toalety. Rozumiemy, rozumiemy. Cały dzień ciężko się uczy dzidzia. Jak tutaj sytuacja wygląda? Wyobraźnia coraz wyżej, więc dobrze. Nie ma co narzekać, moi drodzy. Nie ma, nie ma, nie ma.
nie ma. Ale tutaj to już jest na co narzekać. Dobra, chodź, weźmy sobie porcję. O, wszyscy sobie weźmiecie porcję. Musicie sobie zjeść. Oczywiście jak odrobicie lekcję, ja mam nadzieję, że szybko to zrobicie. Okej, okay, weź to wypoleruj. Dzidzia. No dzidzia będzie trzeba wykąpić, bo jest troszeczkę brudna. Ejku, czemu tyle jesz? Dziewczyno, nie przesadzaj. Dobra. I teraz ja bym chciała ciebie wykąpać. Więcej opcji, opieka nad małymi dziećmi, wykąp. Czasami nie działa ta opcja, także ciekawa jestem, czy teraz zadziała. Wykąpiesz cię? Kąpiel dla... O, z bąbelkami dla Algara. Wykąpiesz? Żeby dziedzia była czysta. Nie, taka brudziuśka. Nie, kąpiel. No, dobra, fajnie. Będzie dziedzia czyściutka. Wykąpiesz dziedzia, a następnie tutaj małemu dziecku do snu też się przyda. Tutaj to wypolurujemy. Okej. Okay. I co? Energia, higiena. Ty w zasadzie możesz weźmiesz sobie szybki prysznic. Pozostałe dzieciaki już śpią smacznie. Już no widzicie, jak to wygląda sytuacja. Jedni śpią, inni nie śpią. Dobra, ale ciebie wyślemy do spania. O, śpi. Tylko ty się nie przebrałeś, ale to chodź tu, skorzystaj sobie, weźmiesz sobie szybki prysznic. Mam 21, więc oni naprawdę wcześniej dzisiaj poszli spać. Ale no cóż zrobić, chodź tutaj, odłożysz resztki, ty czemu nie śpisz, i spać. Okej, okay, dobra, i wypoluruj do perfekcji, następnie załadujemy zmywarkę, bo to nie jest tak, że wiecie, my mamy teraz kogoś do sprzątania, odbania o czystość i my już nie będziemy sprzątać, nie, absolutnie, on tylko sobie tam, wiecie, jak sobie faktycznie nie dajmy rady, on przyjdzie, coś nam zbierze, ale to nie jest tak, że wiecie, my nic nie będziemy tutaj robić. Weź to sprzątnij, o, fajnie. I jeszcze byśmy pozbierali tą startę ubrań, bo no po prostu wszędzie są tylko ubrania. No szkoda. Kiedyś one wlatywały do kosza na prania, a no ja też mam moda, tak, żeby te pralki działały, ale czy to jest powód, że to nie działa? Wszystko nie wiem. Gorączkę masz? Mam nadzieję, że nie. Nie. No tak mi się zdawało, że wiecie, może ma. Chodź i wykąp się. O, będziesz czyściutka. I widzicie, te ubrania to jest jakaś zmora po prostu tych Simsów i nie chcą wleść. O, wlazło. Także pójdziesz też spać, ale ty młody człowieku, ty miałeś tu spać. Jejku, no. Śpi. W ogóle jak tam oceny u was wyglądają? Piątkowy uczeń, piątkowa uczennica i czwórkowy uczeń. No on, wiecie, on się praktycznie w ogóle nie uczył, bo on nie miał książki. Także w ogóle i tak szok, że ma tą czwórkę. Naprawdę mega. I tak jestem w szoku. Patrzcie, już wstała dziewczyna, rany kogutka. Trzecia rano, ale w zasadzie to się nie dziwię. Jak oni chodzą spać o 20, to ja się nie dziwię naprawdę, że wstają o drugiej nocy. Wcale się nie dziwię. Uzyskaj dodatkowe zaliczenie. Ty też możesz? Fajnie by było. A, dodaj do ulubionych. U matko, u mnie świecie, co ja robię? Ojeju. Kiedy ty masz urodziny? Algarze, mam czas. Algar ma czas, skorzystaj sobie. I na tablecie, co my tutaj mieliśmy? Poruszanie się i myślenie. No to tutaj możemy właśnie myślenie sobie ogarnąć. No i wyobraźnię, dobra. Nie, myślenie mam zrobione, dobra. Znaczy tylko wyobraźnię, jeszcze raz. Tutaj i wyobraźnia, rysuj z lamą. Dobra, jak wstanie, to sobie dziecko będzie już ogarniało. Ty jesteś głodniutka, ale zaraz, bo ja tutaj widziałam coś bardzo interesującego, mianowicie to. Dostarcz. Nie, malowanie obrazów i plopsji równa się, wow, niezły majątek. Podaj śniadanie, naleśniki. Chodź, zrobisz dobre, miamniuśne naleśniki dla wszystkich. Każdy będzie zachwycony twoimi naleśnikami, moja kochana. A ty byś pomogła mamie w ogóle. Dołącz do gotowania. Szukaj dalej. Dołączysz? Macie czas. Aha, i to tak wygląda. Ja myślałam, że wiecie, stanie tutaj przy blacie na przykład, ale nie, chyba za mało blatów mamy, żeby tak razem sobie gotowały. No szkoda. Szkoda, że tak to jest. Dobra, wstawać. Nie udawać. Macie naleśniki, weź sobie porcję. Ty również weź sobie porcję. I ty weź sobie porcję. Najmłodsze dziecię już powinno wstać i zacząć tutaj działać, ale zanim tablet, to jednak śniadanie. Śniadanie najważniejsze, więc... Także mają
możliwość się ogarnąć wszyscy. Ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło komentarz. No i co? Trzymajcie się cieplutko. Cześć!